się Gates, taki trochę krótszy materiał. Natomiast ja chciałam mówić, właśnie, sekretne zmiany na mapach. Generalnie, jak wiemy, Shotelus cały zmianę, cały zmianę Red Foresty wizualną i w sumie są jeszcze właśnie dodatkowe zmiany, takie sekretne, bardziej o których, się nas nie poinformowało. Na przykład, panie na dole biega. Na przykład tutaj się może zrobić dziura, bądź też tutaj. Co pozwala nam oglądać, na przykład, te okna na dole, co sobie właśnie nam voltują. Już nie raz, bo tutaj jest surwa, to właśnie przebiega tak bokiem, czy też właśnie przechodzi przed tymi oknami. Naprawdę bardzo fajne jest to, że właśnie to dodali. Natomiast to trochę więcej sensu i moim zdaniem jest gameplay. Aaaa... Tego mainie? No i to jest okna, dla surwów. Może być do tego problemu też z balansem, że ktoś zwoltuje tutaj okno. że ktoś pójdzie tutaj na dół i będzie grał właśnie pod to okno, ale jak mówię, możemy teraz przechodzić górą i grać takie trochę 50-50, bo tutaj też może to pomyśleć, że przejdziemy górą. Ale ludzie jeszcze to nie myślą. Jakby ludzie nawet nie zwracają uwagi na to, że w ogóle ten main został zmieniony. Natomiast granie prezentuje się dość ciekawie i na przykład tam się nie Nirespium... Okno, chociaż chyba widziałem raz, że kogoś zlespiło. Nie jest to pewna, ale mi bo właśnie albo tutaj, albo to jest otwarte i są te dwa okna. Więc Zresztą, właśnie, maina, na chadom do coś zmiany i to jest właśnie w ogóle ciekawe. Natomiast jeśli chodzi o azarowy, tak jak mamy troszkę przykład trendery tutaj, takie krzywe. Bo się właśnie średni, lubię grać ten filer, o migena. imigena. Mamy jeszcze, właśnie, nowy. To będzie taki bardziej prostokątna lupa. Oczywiście taka skałka mniejsza. Znaczy będzie skręć, tego lupać w tej tylko tutaj, gdzie jest niżej i macie dłuższą lupę, ale będzie jest prostokątna ta lupa. Taka robi, która bardziej niby może podpasować po jakiegoś fiderowi. Został taki nowy typ uh, fideru. Właśnie to się może wiązać z o, ale to się zrezygnowało, tutaj paleta do tego okna. I to właśnie może wiązać się z pewnym takim teaserem od Behavior, więc przejdźmy to do niego. Ale do tego musimy zejść na Twittera DBD. I będąc w nawet o tym sam nie wiedziałem, póki nic mi tego nie dlatego dziękuję za informację. Ale generalnie, właśnie w typach pokazali nam teaser odnowionego leku Gasthrenu. I generalnie ja zobaczmy razem po prostu. Generalnie informujemy że, o, bo możemy z markami, jest bla cała bla, bla bla bla. Ale to ciekawsze, jeśli ja tutaj przyjrzycie, to ta mapa wygląda troszkę inaczej. Tutaj za mainem są jakieś ślupy. Tutaj biegnę dalej. Jak wiem, aktualnie Gas Heaven, za, za samym jakby mainem, nie ma nic. Jest po prostu A tu widzimy jakąś lupę. Tam coś prowadzi dalej. Możemy iść gdzieś dalej. Więc czy przykuła się jakaś zmiana Gas Heavenu? Co mnie trochę osobiście dziwi, bo jednak. Mamy Mad Dwelling, który był, z z ogromną mapą, dalej z ogromną mapą. Czemu? Czemu nagle Gas Heaven zmieniają? Nie jestem na przykład Garden of który jest o wiele korszą mapą. Czemu Gas Heaven? To mnie właśnie interesuje. I Dlaczego w ogóle Behavior teraz nagle zmienia tak dużo map? Osobiście trochę tego boję, bo Behavior nie realizuje najlepiej z reworkami map aktualnie. Nie oszukujmy się. Więc osobiście nie chciałbym zobaczyć zmian map, ale jednak trzeba przyznać, że teraz dość sporo tego wygląda, bo jednak mówię. Red Forest to są zmiany wizualnie, troszeczkę gameplayowo. Um, na plus, sami musisz zdecydować. Oczywiście tam nie za bardzo. Um, Mieniam szelter loodów, który było akurat spoko, bo jednak Shelter był był chyba bardzo, bardzo mapą. Mam właśnie zmianę Haddon Field'a, o których nie, nie mówi jakoś głośno. Zobaczymy to, to jakby gas heavy, Mam już jeden feeder jakby na mapie. That's interesting. Wy to jest jeszcze z drugiej strony, zaraz powinna się odwrócić właśnie, możemy to zobaczyć. To tutaj jest trochę też inna w Jakieś pojedyncze, jakieś, nie, wiem, jakieś takie renderki nas Oczywiście możliwe, że zrobili jakąś mapę testową sobie. I to nie musi być nawet, wiecie, że to faktycznie wyjdzie, ale. Czyle sobie robiło coś takiego wcześniej? Nie wydaje mi się. Natomiast jestem ciekaw generalnie, czy faktycznie chcą sobie zmieniać tym caskawanie? To no to może być dość interesujący temat. Ale jak mówię, jest sporo zmiana co nie chodzi o mapy? Jeżeli wyszłyby właśnie, mówię, jakieś zmiany Garden of Pain, jakieś mapy, które są właśnie jakby niezbyt ciekawe, czy też po prostu strasznie one-sided, byłoby fajnie. No generalnie właśnie wydaje to jest interesujący temat i jeżeli na przykład zauważyliście, że właśnie jest coś tak kłonie w DBD, albo coś pominąłem, piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy. A na odcinek to już tyle. Więc no, do mnie trzymajcie się i bye bye.